Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 271. Zmachałem się dzisiaj jak nosorożec, panie Elizo. Wcale się nie dziwię, panie Sułku jedyny. Czyjo? Przez cały dzień praktycznie był pan w ruchu. Tak. Biegał pan po podwórku jak opętany. Nie jak opętany. No w każdym razie, przynajmniej na oko, tak to mogło wyglądać. No właśnie, jak to wyglądało? Co najmniej dziwnie. Trzymał pan w ręku patyczek i chował się pan za drzewa. I co dalej? I następnie znienacka, zupełnie bez powodu, wyskakiwał pan za drzewa i coś krzyczał. Ale nie słyszałam co, bo było zamknięte okno. Wyglądało to naturalnie? Nie. Jak to nie? No oczywiście, że nie. Nigdy pan czegoś takiego do tej pory nie robił. W ogóle rzadko kto robi coś takiego dziwnego i to przez cały praktycznie dzień. Nic pani nie wie o niczym. Taka jest prawda. A trochę pan przesadza. Coś tam czasem o czymś wiem. Tak, jest pani ciemna. No wiem. W zasadzie, jak to mówią, brunetka. To nie o to chodzi. Nie w tym sensie ciemna. A niby w jakim? Ciemna, jak tabaka w rogu. Pan mnie usiłuje obrazić, ale się nie dam. No, nie, to nie. To... I czym ja sobie na takie traktowanie zasłużyłam? No to różnymi rzeczami, ale mówiliśmy o czymś innym. Mówiliśmy o mnie, że biegałem, zaczajałem się i tak dalej. I że się pan tym zmacha. No to co, że się zmachałem? Wielkie rzeczy, odpocznę sobie teraz i przestanę dyszeć. O, no i już mi przechodzi. Co to ja, dysza jestem? Nie jest pan. A co to jest dysza? Ja nie wiem. A tym bardziej nie wiem. To po co pan mówi, że pan nie jest tym, czym pan nie wie, co jest? Niech pani powtórzy pytanie. Co? Dlaczego pan mówi, że pan nie jest tym, czym pan nie wie, co to jest? Nie wiem. Jedno wiem. Przestał pan dyszeć. Ale przestałem. I co dalej? Gdzie dalej? I jak dalej? Ale o czym pan mówi? O tym, o czym mówiliśmy przedtem, zanim zaczęła pani zadawać te głupie pytania. Jakie pytania? O dyszy czy jakoś, tak? Oj, ta rozmowa jak zwykle do niczego nie doprowadzi. Jeszcze zobaczymy, to dopiero się zaczęło. No dobrze. Biegał pan cały dzień i co? Dobre to było? Co? To, co robiłem. Dla kogo dobre? Dla wszystkich. Nie rozumiem. No dlaczego dla mnie ma być dobre, że pan lata po podwórku? Pan gania, pana sprawa i pana zdrowie. Ale ja to przecież jednak robię dla innych. Jak to dla innych? Nie rozumiem. No pani niczego nie rozumie, panie Lizo. W ogóle pani wie, kim ja chcę być. Nie wiem. Ale ja wiem, na szczęście. Czy na szczęście to się jeszcze zobaczy? Na szczęście. Jeszcze mnie pani popamięta, jeszcze mnie wszyscy popamiętacie. Ho, 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 grozi pan. Cio. Biegał pan, ganiał, zderzał się pan, to pan teraz zły. Wcale nie. Trzeba było jak zwykle poleżeć, to i humor miałby pan od razu inny. Ja mam humor. Nie zauważyłam. Będę aktorem. Już miał pan być. Ale teraz będę. Bardzo wyraźnie pan to powiedział. Prawda? Ćwiczy pan dykcję? Ćwiczę, nie ma głupich. Siedziała malpa na plocie i jadła słodkie lakocie. Jaka znowu malpa i dlaczego? Czy pan się dobrze czuje? Tak, ćwiczę. W ten sposób? Tak. Muszę mówić bardzo wyraźnie, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli. Ja pana jak dotąd rozumiem i bez tego. Nawet kiedy pan mówi mniej wyraźnie. No co z tego? No nie rozumiem. Rozumiem pana nawet wtedy, kiedy pan nic nie mówi. Tylko co? No tylko pan sapie albo pojękuje. A czasem rozumiem pana nawet wtedy, kiedy pan tylko zmarszczy brwi albo zrobi jakąś inną minę. Głupią? No różnie. Raz taką, a za drugim razem inną. To zależy. To rzeczywiście, że zależy. Teraz jednak będę mówił.
i to cholera jasna, psia krew, bardzo wyraźnie. Zamierzam zgłosić się do filmu. Bardzo ambitne plany. W ten sposób zamierzam zarobić kupę forsy. Tylko pozazdrościć. A to nic nie jest trudnego. Trudnego! O, tu bym dyskutowała. A co? Nic, tylko gdyby to było takie bajecznie łatwe, to pełno byśmy mieli naokoło rozmaitych aktorów i to na każdym kroku. Za mało ich jest? No dużo, ale nie aż tyle. No, przynajmniej mają jakieś życie. Nie to co ja. A co takiego mają? Żony, domy, dzieci, samochody. Nie to co ja tutaj z panią. Źle panu? Źle. A czego panu brakuje? Wszystkiego. Jakbym miał żonę jako aktor, to bym się od razu przynajmniej rozwiódł i drugi raz bym się natychmiast ożenił, a potem trzeci, czwarty i tak dalej. A po co? A co? Nie wolno. Aktor. Tylko dlaczego pan tak gania po lesie? Odgrywam. Co? Różne sceny. Sceny? Tak, najpierw przez pół dnia odgrywałem scenę, że gonią mnie i uciekam. I dlatego pan tak się chował za drzewa? Tak, uciekałem z pistoletem. Patyczkiem? Pistoletem. Aha. W filmie dadzą mi prawdziwy. A potem z kolei przez następne pół dnia inni uciekali, a ja ich goniłem. Z pistoletem? Też z pistoletem, a co, nie wolno? Ale wyglądało to bardzo podobnie. I w jednym i w drugim przypadku zachowywał się pan właściwie tak samo. No to co? No nic, mówię o tym, co widziałam. Ale grałem, może nie? No grał pan. Chociaż nie wiedziałam, że pan akurat gra. Myślałam, że pan nie gra, tylko biega po podwórku. A ja grałem. No to teraz wszystko jest dla mnie jasne. A przedtem nie było. Przedtem w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Odgania pan z wywieszonym językiem i tyle. A to masz. Grał pan. No. Co no? No, panie Sułku jedyny, aktor z pana. Aktor. A kogo pan grał, jeżeli wolno wiedzieć, bo się nie zorientowałam tak od razu. Różnie, raz bandziora, który ucieka, raz policjanta, który go goni. Lubię takie role. Właściwie to innych ról nie ma. Męskich, bo kobiece jednak są moim zdaniem przynajmniej. Moim zdaniem też przynajmniej. A ja nie jestem aktorką, tylko aktorem. Zgadza się. I zupę dają aktorom w przerwie. Pomiędzy zdjęciami może nie. Nie wiem. Ale coś słyszałam. Zupę. Możliwe. Mamy zupę? Tak się składa, że mamy. Jaką? Aktorską może? Na razie pomidorową. Aha. No to jemy. No, ale są jednak w filmach takie sceny, do których już teraz musi się pan przygotować. Jakie niby? Takie na przykład, że kiedy bohater przestaje uciekać albo kogoś gonić, bo już na przykład dogonił i po krzyku, to wtedy przychodzi on przeważnie do swojej dziewczyny, narzeczonej po prostu przeważnie, i odgrywają pomiędzy sobą scenę miłosną. Tak? Tak. I teraz, zaraz jak pan zje zupę, to moglibyśmy się tym zająć. Mogłabym panu w tym pomóc. Zobaczylibyśmy, jak to panu wychodzi. Powiedziałabym na przykład do pana: kocham pana. A pan co na to? Ci. Tymczasem gajowy Marucha wziął do ręki kawał kija i chodząc po lesie słuchał, jak mu się głos echem odbija. Do usłyszenia.